No i znowu kamera akcja, moja ulubiona deska do prasowania z Ikei, muszę ją sobie zakupić. Teraz tak, mamy kolejny dzień, jeszcze się nie uczesałam, nie zmieniłam fryzury, więc zaraz będę zmieniać. I to, co jest na moich warach, to jest przepiękne. I to jest Natalii konturówka z Golden Rose o numerze 20... Gdzie to było? 1. 21. Ale mój aparat w tej oto chwili nie będzie chciał tego pokazać. O! O, 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 o! I o! Piękny kolor! Takie białe ząbki, że bez namaczania. Dobra. Następna akcja jest tego typu, że rzęsy. Rzęsy są po prostu petarda, a jest to ten... A już schowałaś, nie? No to nie. To jest ten tusz z L'Oreala. O! Natalia wyciągnie. Jestem w szoku. Jestem w szoku. W ogóle dużo pozytywnych opinii ma ten tusz. Ten Paradise coś tam, sroś tam z L'Oreala. To jest cudowne. Ja muszę sobie to kupić. Jakby ktoś widział gdzieś go na promocji, to mi napiszcie, to ja sobie tam wejdę na stronkę i sobie strzelę go. Naprawdę jest piękny. Ja w ogóle, no tak jak wiecie, używam tych tańszych tuszy i tego wszystkiego, nie dlatego, że mnie nie stać, tylko po prostu moje rzęsy są mało wymagające. Nie, nie dubię w nosie, coś mnie ugryzło. Zaczyna się znowu dubanina w nosie. I starciłam wątek. Nakieruj mnie. Contigo wysyła do mnie wiadomość. Contigo wysyła do Natalii wiadomość. Cześć, zapraszamy po odbiór nagrody do strefy Contigo. Wygrałaś coś? Natalia wygrała! Juhu! Juhu! Idziemy! Juhu! Tak się podjarała, ty. Pa, sprężaj się, ty, sprężaj się. Dobra, to to jest jedno. I ten tusz muszę sobie zakupić. Dobra, i chciałam powiedzieć generalnie, że właśnie wychodzimy. Walizki spakowane. I tak dalej. Ja muszę tylko, wiesz co, poprawić tego koczka i zrobić jeszcze raz. A to no. Zajmuje mi 30 sekund, więc, więc idziemy, bo Natalia musi nagrodę odebrać. A! Zrobiła sobie kuku. Myjąc filiżankę, zostało jej uszko w ręku. A potem dotknęłam filiżanki i mi się krewka. Zacięła i... Krewka leci. Jak to się mówi? Jucha leciała. Dobra, koniec. Jest ostrość, jest ostrość. Idziemy znowu. Znowu zaczęłam sapać. No nieważne, dobra. Będzie z tym sapnięciem. Idziemy znowu, bo Natalia idzie odebrać swoją nagrodę z Contigo. I chcieliśmy powiedzieć, iż wczoraj było bardzo zimno, a dzisiaj jest bardzo ciepło. W sumie dzisiaj to jest tak, jak było w piątek, nie? No. No, dlaczego tak nie mogło być wczoraj? Dlaczego? A jakie chmury tam? No chmury są. Podejrzewam, że może jeszcze tutaj zacząć padać. Ej, słońca nie ma, ja w tych okularach. Ono tak się przebija, nie przebija, ono sama nie wie. I jeszcze chciałam powiedzieć... Natalia szuka kamery, a co jeszcze chciałam powiedzieć? Natchnęłam cię, dobrze. Co jeszcze chciałam powiedzieć? O pogodzie, że nie ma... Już wiem. Łódź się cieszy, że wyjeżdżamy. No. I dlatego jest pogoda. A ja lubię Łódź, bardzo lubię Łódź. Także ja w Łodzi będę za jakiś jeszcze tydzień na ten zabieg depilacji. A teraz muszę kończyć, bo Natalia już ma uszykowany sprzęt. No nie musisz. I będzie gadać. Moja wykałaczka jest uszkodzona. Widzisz? Kontuzję ma. Spuchniętych pożegnań. Uwaga. Kamera jest pod parasolką, a my nie jesteśmy pod parasolką. Łódź płacze, że wyjeżdżamy. Tak. Płatała nam figla, pogoda była niefajna i fajna. A teraz biedna wyje. I po co to było? I po co? Mogło być słońce, nie? No. Nie? No. No, 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 to się krowy gną. Nie no, bez kitu. Także musimy się pożegnać, jedziemy do domu. Ja się żegnam z Natalią, ale z wami się nie żegnam, bo ja się z wami jeszcze będę żegnała w domu. Ja też. Bo Marek przyjeżdża na mecz.
Także będzie się działo, Natalia też będziesz oglądać mecz. No będę, będę. No, jak dojedziesz do domu, jak to... Jak dojadę, jak mi nie wybuchnie moja gula. Patrzcie, jak ja wyglądam. Patrz, ci wybuchnie? Nie, no, jak dojedziesz do domu, to daj znać. Kończmy tą porażkę, bo ja wyglądam strasznie. Kończmy tę porażkę. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyjechałaś. Tyle kilometrów. Ja też Tobie dziękuję, że przyjechałaś. No. Aby zobaczyć się z tak słynną gwiazdą, jaką jest Siadanie Gadam. Hollywood! Hollywood! Gwiazda Hollywood! Nie no i... o, ktoś wyjeżdża i się patrzy, co robimy. Kamery pod parasolkami. No cóż, takie życie. Dziadek, takie życie. To nie dziadek, to młody synek. Młody? No. Patrz, a jak w lusterka obczajał teraz, patrz. Mówi, popieprzone, popieprzone. Więc mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Tak, zobaczymy. Że jeszcze teraz piwo... zapraszamy do Pszczyny. No, muszę się wybrać, nie? No, nie mam wyjścia. Zapraszamy. Nie mam wyjścia. Z mężem, z małżonkiem no. Zapraszamy. No. Grubego i Mirkę. Żartowałam, gdzie? Mija by ich chyba zjadła. No grubemu bym mogła trochę tam wygryźć, wiesz, nie? Takie o tego, nie? No. Więc dojedziesz, to się odezwij, mam tak. Nadzieję się, mam nadzieję się, mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Tak, mam nadzieję, że dojadę. No. Dzięki bardzo. Nie mogę cię przytulić, bo w obu rękach coś trzymam. Dobra, dobra. No. Nie chciała. Także teraz chciała poza kamerami przytulić. Bardziej miłosne doznania. No, dobra, nara. No, to widzimy się później. Ale wam kadr znalazłam, więc siedzimy w samochodzie. Co robię? Natalia może też teraz gada w samochodzie, nie wiem. No, ale mi smutno, wiecie? Ale mi smutno. Nie sądziłam, że... Znaczy nie sądziłam, spotkało mnie takie coś w życiu już nieraz, że spotkałam osobę, której no nigdy nie widziałam. No widziałam tylko na filmach, tak? No i rozmawiałyśmy, utrzymywałyśmy kontakt, a to telefoniczny, a to coś. I nigdy nie sądziłam, że... Znaczy nigdy nie sądziłam, znowu spaliłam. Że rzeczywiście na żywo jest to samo, co przez telefon. Znaczy, no Jezu, no a jak miało być inaczej, nie? No skoro rozmowa przez telefon się klei cały czas, no to jak miało być na żywo? Też chciałam coś mądrego powiedzieć, ale coś nie wyszło. Dobra, ja jadę do domu. Mówiłam już, że tata Maruś przyjeżdża na mecz. A Paula to w końcu nie wiem. Paula przyjeżdża, ale nie wiem, czy nie zostaje u nas. Bo coś tam gadała, że ma wolne. I właśnie nie wiem. Czy ona w końcu zostaje, czy nie? Bazyl się zdziwi. W ogóle Mirosławo moja, Bazylu mój, tęsknię mocno i niedługo będę. Jakby oni to mieli słyszeć, nie? A nuny? Nuny są. O, Natalia wyjeżdża. A ja tak gadam, że jeszcze nie ustawiłam nawigacji, nie? Fajnie. Oho, wyjechała. Wyjechała. Ej, ja włączam sklep Play, a nie mapy. I mówię, gdzie jest nawigacja, nie? No. Pojechała. Papa! Papa! Smutno mi. Naprawdę mi smutno. Naprawdę Natalia jest tak cudowną osobą. Nie mówię teraz tego poprzez cukier, że się widziałyśmy i po prostu ten, tylko ja tak uważam, naprawdę. Jezu, i co ja wpisuję? Łódź. Jaka Łódź? A w domu będę, jak dobrze pójdzie, za jakieś 2 godziny. Teraz się boję wyjechać z Łodzi, ale może nie będzie takich korków. A no i ja miałam jechać do Ikei, nie? No ale sobie dałam spokój, bo mówiłam, że za jakiś czas tam, za 10 czy 12 dni będę znowu w Łodzi, bo mam ten zabieg depilacji, więc wtedy jak wpadnę do Ikei, to klękajcie narody. Godzina 28 minut. Kieruj się na wschód. No już, już. Ale ta Łódź płacze. Czemu to tak szybko wszystko mija? Jezu, tyle człowiek czekał. Całe prawie 3 dni. A to minęło tak. Jestem już w kole. Zjechałam z autostrady. To znaczy w kole będę za jakieś 5 km, przesadziłam trochę. Chciałam powiedzieć jedną rzecz. Calutką drogę padało, wręcz momentami lało, a u nas asfalt suchutki. Zarąbiście, zarąbiście. No cześć. No Mir. No wypakowałam już, nie... Co?
On mnie kocha, on tęsknił. Specjalnie wszedł do torby, jak rozpakowałam, żebym już nic nie włożyła i nie wyjechała. Jej, kumir. No mir. Dobra, jestem w domu, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jest 17:36 dokładnie. Ja już rozpakowałam trochę rzeczy. Jeszcze mi została cała walizka, rozpakowałam wszystkie kosmetyczki. Idę pod prysznic, ale jeszcze zadzwonię teraz do rodziców, jaki mają etap, jak będą jechali. No i co? Mecz o 20:00. A co? Tak jak mówiłam, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jestem po bardzo szybkim prysznicu. I nie wiem, czy mówiłam, czy nie, że w pierwszy dzień dorwałam ziaję tam w centrum handlowym, w Galerii Łódzkiej, bo nigdzie u mnie nie ma tego białego. Mój trzeci krem do kolekcji. Uwielbiam krem z ziaj, naprawdę. Mówcie co chcecie, ja po prostu lubię. Wiem, że różnie to bywa. Dostałam też pod moją nieobecność ubrania z Shein i są to stroje kąpielowe. Pokażę wam tylko tak. Taki, to jest dwuczęściowy, to jest jedno i to jest cały, jeszcze ich nie otwierałam. Nie wiem, ale to będziemy zakładać. I wtedy się okaże, czy jakościowo jest fajnie, czy nie fajnie. Na tym, na dzień dobry dostawaliśmy takie coś, co mnie nazwa rozwaliła. Tyka blogera. Tytka, jaka tyka, o matko. Powiem wam, że jestem jakaś taka zmęczona, no ale czym? Późno nie wróciłam. Nie wiadomo, jak wcześniej nie wstałam. Wstałyśmy dzisiaj po 8 jakoś, chyba 20 po czy coś takiego. A poszłyśmy spać o 2 w nocy. A to chyba Natalia mówiła w filmie, no ale ja nie mówiłam. co jeszcze chciałam powiedzieć? Że krem kupiłam, że to, że tamto, że jestem zmęczona, ale nie mam czym, nie? No, ale czuję się taka po prostu zmęczona tym wszystkim. To mimo, że to takie emocje, może coś takiego, no nie wiem, wiecie, inne miejsce, nowe towarzystwo. Gdybym miała podsumować to wszystko, na przykład w ten sposób, czy pojechałabym na jeszcze jeden taki zjazd, jak będzie w przyszłym roku? To był chyba 6 zjazd z tego, co, tak? Chyba 6. 6 zjazd. Czy bym pojechała w przyszłym roku? Szczerze powiem, że nie wiem. Dawid idzie. A nie, idzie przeparkować samochód. I wracając do tematu, czy bym pojechała w przyszłym roku, jak będzie? Nie wiem. Fajniej jest zobaczyć kogoś, kogo się ogląda na żywo. I często jest to różnica wzrostowa, że na przykład wydaje wam się, o, nawet jeżeli ktoś mówi, jestem wysoki i tego, patrzycie na żywo, a ten ktoś jest tak wysoki, że kopara opada. I wszędzie na przykład wiedziałam, że Natalia jest wyższa ode mnie, ale jak ją zobaczyłam, również nie wiedziałam, że aż tyle wyższa. Ja nie wiem, ja jestem jakimś kurduplem po prostu, poważnie. Ja całe życie myślałam, że jestem średniego, porządnego wzrostu, a tu się okazało, że nie. No, ja nie wiem, czemu przeżywam tak ten wzrost, no ale no tak jest. I fajnie jest zobaczyć właśnie innych na żywo, kogo się ogląda. Ja byłam, tak jak już powiedziałam ci rano, ja byłam po prostu zakochana w urodzie Maksineczki. W ogóle jestem na ekranie, ja bardzo lubię kobiecą urodę. W ogóle doceniać i oglądać, i nie to, że jestem lesbijką, ale po prostu lubię kobiecą urodę. I na żywo mnie po prostu zabiła. No ja się męczę, ja mogłam to postawić przecież na łóżku, nie? Chciałabym jeszcze bardzo serdecznie podziękować za, nie za zapoznanie, tylko za miły wieczór w towarzystwie grona, a mianowicie Malinowa, MM, Miszmaszowa 27. O ile dobrze kojarzę. Zresztą wszystko sprawdzę i wrzucę wam linki w informacji pod filmem. Oraz Anita z kanału No To Jestem. Plus mężowie Malinki oraz Miszmaszowa to jest Karolina. I powiem wam, że ona też jest taka śmieszna i mi się wydaje, że musicie zobaczyć. Naprawdę? Ale Ula, tak? A, Ula, ja myślałam, że... Myślałam, że Marek, no bierz swojego synka. A ja go zamknęłam na korytarzu. No chodź, kochany. Ale się żali. Czemu? Zamknęłam go. On tak tęskni. No chodź. Polska, biało-czerwoni. A! No i dobra, bo tu mnie wszyscy rozjuszyli. Jeszcze byłam bardzo, znaczy ja w ogóle nie wiedziałam też o ich istnieniu. Para, która prowadzi kanał, i to już było mówione dzień wcześniej, mniejsze od 3. I powiem wam, że oni mają wręcz idealne poczucie humoru, jak ja. Naprawdę. Naprawdę jestem w szoku. Jacy
Oni na YouTubie rzeczywiście są fajni, bo już z ciekawości oczywiście, no weszłam, zobaczyłam jak to wszystko wygląda i na żywo jest po prostu to samo, jest taka petarda, są tacy śmieszni, tacy zabawni, że aż po prostu byłam w szoku, także taki zjazd jest też o tyle fajny, że można poznać inne kanały i oglądać coś jeszcze innego, dodatkowego, bo czasami jest tak, że mamy tych swoich ulubionych, wybranych, ale czasami jest nuda, albo nikt nie wrzuci filmu i przydałoby się coś jeszcze innego więcej, żeby wiecie, wrzucali nam te filmy, byśmy mogli oglądać, także to jest na pewno też bardzo fajne. Tutaj mam, akurat to są torebki i tam z tych firm też coś jest w środku, ale są też inne rzeczy, które mogliśmy dostać właśnie dzięki uczestniczeniu na całym spotkaniu, wydarzeniu. Ale to wam pokażę jutro. Dużo tego nie ma, znaczy dużo tego nie ma. Bardzo fajnie, że takie rzeczy dostaliśmy. Niektóre już wam pokazywałam, a w tej oto chwili idę się zrelaksować. A! Od firmy Bon Prix dostałam, znaczy mogłam sobie wybrać i stwierdziłam, że idę na całość. I wybrałam sobie kolczyki, kaktusiki, takie ładniutkie, śliczniutkie są, fajniutkie. No dobra, więc na razie się rozłączam. Walizkę rozpakowałam całą, jest sukces, bo jakbym jej nie rozpakowała dzisiaj, to by leżała z 3 dni na mur beton. Znaczy, wyjęłabym rzeczy do prania, a te, które są, wiecie, nieużywane i tego, to by leżały z 3 dni w tej walizce. Założę się, po prostu się założę. Dlatego jak przyjeżdżam, no dobra, jakby była 12 w nocy czy pierwsza, to by mi się nie chciało, wiadomo. Ale jak przyjeżdżam i jest ten moment, to staram się od razu wypakować, bo inaczej by była tragedia. I znowu kubek Llama and Alpaca od Natalii. Jest zajebisty. Ledwo mnie widać. Najpierw chciałam powiedzieć, że... O, Milik idzie. Właśnie, Milik. Nic się nie stało, po nocy nic się nie stało. Widziałeś jak Grudziński płaka? A co miał robić? No przecież wyli jak bobry, no. Więc mam zajebisty kubek z bazylem, a z tyłu, o Jeneś, a z tyłu mamy napis taki wzruszający i prawdziwy. Proszę uprzejmie. Jest. Dostałam od Pauli, od mojej siostry, bo była nad morzem. I przywiozła mi kubek i przywiozła mi jeszcze dwie rzeczy. Jedną z kotami, a inną bez kota. Widzisz, ja byłam ale... na tym, ale byłam na końcu świata, gdzie przywiozłam ten kubek. Ty byłeś na końcu, świata, to jesteś u mnie. Nie, no nie wytrzymam. Dobra, więc to. Paula przyjechała i siedzi 8 tygodni. Do 31 sierpnia. Nie, bo Bazyl by ociepiał chyba już, no daj spokój. Jak Paula weszła, to był taki przerażony w drzwiach i normalnie, o, właśnie tu z tyłu jest trochę tobołków. A w ogóle, to jutro pokażemy tą torbę, co mi przywiozłaś i te serwetki jeszcze, bo tam wszystko jest na tym, to jutro. Więc dzisiaj ja już kończę film, bo to jest tego, już potem będziemy z Paulą nagrywały, znaczy z Paulą. Paula gdzieś tam się będzie, co on robi? Nie, te koty są nienormalne. Ja jestem szczupa, że mnie nie zobaczą. Będą cię szukać. Gdzie ta Paula jest? No chyba jej nie widać tu nigdzie. Ona tylko mówi i ten. No bo muszę makijaż zmyć. I mu te chusteczki. To były w Shiny Boxie takie, więc dobra. A jeszcze czekam tylko na to, aż powiesz mi, że robimy sushi. Nie, bo ty jak robisz sushi, to ryż to jest nawet w łazience. Naprawdę, ja nie wiem jak ona to robi. Na moich stopach. Tak, na stopach, na skarpetkach, nie, wszędzie. Zjemy. Jutro jedziemy do sklepu. Jutro i tak jedziemy, bo ja w ogóle dostałam ogromną cukinię z ogródeczka, ogóreczki i jutro robię w ogóle leczo, bo dawid się uleczo. Także robię leczo, a my sobie kupimy... A jutro jest rynek? Ach, sushi. Nie, taki mały jest... Taki mały jest w środę ryneczek. No bo ja chciałam sobie takie spodenki kupić. A to z ciuchami to tylko w sobotę. No, to nie, to tylko w sobotę. Ale oni w tym roku nie mają takich spodenek. Nie? No, ja byłam kilka razy, to nie mieli takich. Więc dobra, okej. Kończymy dzisiejszy film. Bardzo serdecznie proszę o kciuka do góry. Dla mnie, dla Bazyla. I dla mnie. I dla Pauli. Dla mnie to dwa. Bo duża, to dwa jej dajcie. Dobra, do zobaczenia.